Cześć, tutaj Michał z kanału Metalurgia. Witam Was w kolejnym przeglądzie nowości singlowych. W tym tygodniu przyjrzymy się drugiemu tygodniowi września. Jesień z zapasem i na szczęście mało szwedzkich zespołów, takich, które otwierały chociażby dwa poprzednie przeglądy. Także jest coraz lepiej. Całkiem niezły, jak się przekonacie, pod względem muzycznym jest ten przegląd. Zdecydowana większość utworów to utwory naprawdę solidne. Tak jak zwykle zacznę od tych, które podobały mi się najmniej, przejdę do tych, które podobały mi się zdecydowanie bardziej. Zakończę moim ulubionym w tym tygodniu. Nie sugerujcie się aż tak bardzo tymi utworami w środku i ich kolejnością, ponieważ, tak jak mówiłem, był to naprawdę solidny tydzień pod względem premier. Zaczynając. Wielki powrót ojców chrzestnych polskiego stonera, długo oczekiwany album w nowym składzie od Corruption. Okej, może już bez tych złośliwości. Przejdźmy do konkretów. Corruption wracają z nowym albumem w składzie i tak, który pewnie się zmieni za tydzień. Nie chcę im poświęcać zbyt wiele czasu, bo szczerze powiedziawszy, jest tyle dobrych zespołów w tym gatunku, że nie ma co się rozwodzić na temat projektu pana Piotra Anioła Wącisza. Shades of Death mógłby być po prostu kolejnym nudnym, łatwym do wyparcia z pamięci utworem Corruption. Gdyby nie wokal, a dokładniej tekst tego utworu. Kawałków o mordercach jest wiele, cytujących seryjnych morderców również. Jest ich setki, jeśli nie tysiące. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z tekstem, który byłby wyłącznie złożony z cytatów seryjnych morderców. Dlaczego? Bo może jest to, kurde, strzał w kolano. Istnieje coś takiego, czego wokalista zespołu Corruption obecnie jest to pan po pseudonimie Chuck, może sobie nie do końca zdawać sprawę. Jest coś takiego jak linia melodyczna, której jeśli nie będzie jej, chociażby jej szczątków w utworze, to się robi kompletny miszmasz i kompletna asłuchalna papka. Miało być coś fajnego, fajne jest może na papierze, ale jest to nieliczny bełkot, w którym pan Chuck zabawnie akcentuje słowa. Mariusz Duda wypuścił kolejny utwór swojego solowego projektu Lunatic Soul. Wiemy już doskonale, że Duda jest utalentowanym muzykiem, potrafi tworzyć atmosferę melancholii jak mało kto. Robi to w Riverside, tak też się dzieje w Lunatic Soul, ale z użyciem nieco innych środków. Chociaż w przypadku Anymore jest w tym utworze nieco więcej atmosfery Riverside niż jeśli chodzi o poprzednie utwory, zarówno z tego albumu, jak i poprzednie albumy. Nie jest to zarzut, od razu mówię. Fani działalności Mariusza Dudy będą zadowoleni. Ten utwór jest, myślę, całkiem mocnym punktem tego albumu, aczkolwiek myślę, że nie najmocniejszym. Nowość ze Stanin Gods of War. Krakowska grupa Rites of Dawn wyda już za miesiąc swoją debiutancką epkę Hexling Graves. Materiał promuje singiel Bitter Entrails of the Earth. Możecie kojarzyć członków Rites of Dawn. Są to po prostu muzycy Cemetery Horror, którym tak naprawdę Rites of Dawn jest, po prostu zmienili nazwę. Czemu tak się stało, nie wiem. Wiadomo na pewno, że muzycy się ze sobą nie pokłócili. Wiadomo na pewno, że nie wynika to ze zmiany jakiejś krańcowej stylistyki. Będzie to ponownie po prostu death metal. Nowy album Primus, drugi po reunionie, już niedługo, zatytułowany The Desaturating Seven. Na pewno zapowiada się ciekawiej niż poprzedni, niż pierwszy po reunionie, czyli The Green Naiga Heights z 2011. Mówię to zarówno na podstawie singla poprzedniego The Seven, jak i tego nowego zatytułowanego The Scheme. Jest wciąż rockowo-funkowo, z charakterystycznym basem Claypoola. Nie silą się na naśladowanie ich twórczości z lat 90. Środek ciężkości jest tu bardziej przeniesiony na właśnie tą funkowość, psychodeliczność. Nie jest to ich najlepszy utwór, ale w każdym razie wart sprawdzenia.
Zaledwie tydzień po pierwszym singlu z nadchodzącego albumu Godspeed You Black Emperor mamy do czynienia z drugim, tym razem zamykającym wydawnictwo Luciferian Towers, utwór Anthem for No State Point Free. Porównując ten utwór do poprzedniego, jest to zdecydowanie więcej eksperymentowania. Wiemy to nie od dzisiaj, że grupa ma tę zdolność eksperymentalnego łączenia elementów i instrumentów, które normalnie nie pasowałyby ze sobą. W tym przypadku naprawdę robią wrażenie połączenie muzyki wręcz mariachi z trąbkami. Nie wiem, czy był to zabieg celowy, czy nie. Ponownie mamy do czynienia z atmosferą, która się nawarstwia, która się kumuluje, jednak w tym przypadku nie chodzi tu tak do końca o hałas, a bardziej o tą atmosferę wręcz psychodeliczną. A to, że zespół zdecydował się zaprezentować ten utwór jako singiel, zamykający, który w teorii powinien stanowić kulminację całego albumu, świadczy tylko o tym, że ten imperator nie kłania się nikomu. Kiedy jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z Parkerem z Kaw na temat tego, jaki zespół jest najcięższym zespołem w muzyce metalowej, kropka. Nie rozstrzygnęliśmy co prawda tego sporu, ale wciąż to pytanie do mnie wraca, a w zasadzie wracało, dopóki nie usłyszałem ostatniego singla od Primitive Man. Miałem coś na kształt takiego olśnienia, tak, to jest ten zespół. No może jeszcze jest Gnother Tongues. Primitive Man przekraczają granice po raz kolejny, grają tak ciężko, tak wolno, z takim gruzem, że są już naprawdę przy granicy słuchalności. Jeszcze trochę, a mogłoby być już naprawdę za bardzo. Na dodatek jest to 12-minutowy utwór, więc jeśli jesteście niedzielnymi słuchaczami takiej muzyki, no będzie to dla was bariera, podejrzewam, nie do przekroczenia, jeśli jednak szukacie również takich wrażeń, to nowy utwór od Primitive Man, jak i album, który już niedługo będzie czymś takim. Pohałasujmy jeszcze trochę. Jeśli słyszeliście kiedyś, że język francuski to język miłości, to Celeste udowadnia również, że może być językiem nienawiści. A w tym wszystkim grupa potrafi znaleźć również piękno. Wystarczy popatrzeć na jakąkolwiek okładkę tej grupy. Jest to zdecydowanie inny rodzaj hałasu niż w przypadku Primitive Man. Jeśli chodzi o Celeste, pierwiastki post-hardcora ścierają się ze sludge'em, przenikają się, tworząc mieszankę, z której Celeste jest już znane. Mimo że muzyka im dalej, tym bardziej zwalnia, to jednocześnie bierze coraz więcej ciężaru. No, świadczy to tylko o tym, że wcale nie trzeba grać coraz głośniej, żeby doprowadzić do takiego punktu kulminacyjnego. Uwielbiam muzykę z klimatów około stonerowych, które mają bas, który rezonuje w głowie swoim głębokim, przesterowanym brzmieniem. Mało kto robi to współcześnie tak dobrze jak Space Slug. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto sięgnąć po Bemused and Gone. Zaledwie rok po debiucie dobrze przyjętego Lemani zespół wydał Time Travel Dilemma i mimo, że było to zaledwie w lutym, grupa już pracuje nad następnym wydawnictwem i będzie to wydawnictwo, które utrzyma poziom tych dwóch poprzednich, jeśli nie przeniesie grupę na jeszcze wyższy szczebel. Melodie, przestrzeń, swoboda zostawione są tutaj z głębią, z ciężarem. Połączenie dobre niczym dwie rzeczy, które się dobrze ze sobą łączą. Jeśli widzieliście drugi z tej serii przeglądów, był tam taki zespół, który się nazywał Street Sects. Część z was zwróciła na niego uwagę. Jest to dosyć charakterystyczny projekt. Grupa właśnie wypuściła drugi singiel z nadchodzącej epki Rat Jacket. I już teraz wiadomo, że pozwoli sobie na nieco więcej eksperymentów. Odejdą od tego noise'owego, industrialowego oblicza, które prezentowali na wcześniejszych wydawnictwach, na chociażby albumie z zeszłego roku. Tym razem jest również niepokojąco, ale zdecydowanie też więcej dynamiki. Myślę, że to wydawnictwo trafi zarówno do osób, które szukają takich brzmień, jak i tych, które nie obcują z nią na co dzień, o czym chociażby świadczył
właśnie ten drugi odcinek. Jeśli macie ochotę, sprawdźcie go, jeśli nie, nie, ale w każdym razie warto sprawdzić Street Sects. Kolejny singiel od In Twilight's Embrace zatytułowany The Great Leveler. Nie chcę zbyt wiele powiedzieć o ich nadchodzącym wydawnictwie, zwłaszcza, że mówię o nich praktycznie tydzień w tydzień. Już zapewne niedługo na naszym kanale pojawi się materiał o Vanitas, więc po co uprzedzać fakty? Zresztą, po co też uprzedzać fakty w przypadku Chelsea Wolfe, która podnosi nam ciśnienie coraz bardziej, wypuszczając naprawdę świetne single. Dej już ten album i nie męcz dłużej. I na koniec zespół, który jeszcze nie pojawiał się w przeglądzie, którego jeszcze nie było, pierwszy singiel z nadchodzącego albumu opublikował nie kto inny jak Electric Wizard. Album zatytułowany Wizard Bloody Wizard. Nawiązanie oczywiście wiadomo do kogo? Do YouTube. Sunday Bloody Sunday. Jest to Electric Wizard, jaki wszyscy dobrze znamy i lubimy. Nieco zaskoczeniem na początku, jak go pierwszy raz usłyszałem, była produkcja. Produkcją się zajął sam Juice. I wydaje mi się nieco bardziej klarowna, nieco bardziej przejrzysta, niż to było chociażby w przypadku Time to Die, ich poprzedniego albumu, który miał jedne z najbrudniejszych, najcięższych riffów od dłuższego czasu. Bardziej świeżo, klarownie, lżej, brzmiał również bardziej rockowo, wokale. Jeszcze 5 utworów przed nami. Premiera aż za 2 miesiące, więc zdecydowanie za długo. Za długo 2 miesiące. To tyle, jeśli chodzi o ten przegląd. Widzimy, słyszymy się za tydzień. Jeśli macie jakieś propozycje, dajcie znać. Widziałem, że przy okazji poprzedniego przeglądu pisaliście między innymi o The Hunted. Nie umieściłem The Hunted w tym przeglądzie, ponieważ wypuścili już oni cały album. Wszystkie linki jak zwykle w opisie zarówno do utworów, jak i do naszych kont. I to tyle. Cześć. Dla waszej wiadomości nagrywam to zaraz przy oknie, całkiem sporym oknie. I nie mam tutaj zasłon, także ludzie mnie obserwują. Komuś się wydało to na tyle zabawne, że postanowił mnie nagrać. Dziękuję. Na dodatek ta osoba myśli, że ja tego nie widzę, także śmiesznie.